BGŻ Paribas. Jeszcze jeden bank tu się reklamuje, ale wiecie Państwo, wszystko to jest lewe. Wszystko to jest lewe. To tak jak radio, mnóstwo stacji, telewizja, mnóstwo stacji, a jak Radio Maryja, to właściwie chyba tylko jako jedyne takie, które było prawdziwe, które było właściwe, które było oryginalne, a te inne i te puls i te plus, takie co były, to znikły, bo one były fałszywe. A ile tych w ogóle fałszywych, złych? Duża większość. Zawsze tak było, że zła jest więcej. Zawsze. Nie mamy co się dziwić. Proszę do Świadków Jehowy jechać stąd z Warszawy do Anglo-Ameryki, Białystok i dowiedzieć się, dlaczego jest w ogóle wąska droga, która prowadzi do życia wiecznego i że niewielu jest tych, którzy tę wąską drogę znajdują. A tu Warszawa, szeroka droga, wielka dziura, wielka metropolia, prawda? Chcieli być kimś, a są nikim, tak. Wielka nicość jest, wielka, wielka, straszna nicość. Radio Conchita, kolejna godzina, dzień za dniem. Jest 10:00. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Chcemy Europy, to hasło parady Szumana, która dziś przejdzie ulicami Warszawy. Trzecia Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej rozpoczyna ćwiczenia. Od dziś turyści mogą zwiedzać Dom Historii Europejskiej w Brukseli. Katarzyna Oklińska, zapraszam. Pod hasłem Chcemy Europę ulicami Warszawy przejdzie parada Szumana. Jej organizatorzy chcą w ten sposób zamanifestować poparcie dla idei integracji Starego Kontynentu i dla silnej Polski w Unii Europejskiej. Oprócz dyskusji o przyszłości Unii Europejskiej, organizatorzy parady wiele uwagi poświęcą młodzieży. Mija bowiem 30 lat od zainicjowania programu wymiany studentów Erasmus, mówi Marek Prawdan, dyrektor przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, drugiego z organizatorów parady Szumana. Teraz funkcjonują jako Erasmus Plus. Dzisiaj nikt nie ma wątpliwości, że Erasmus stał się nową jakością. To stworzyło szansę lepszego poznania się młodych Europejczyków i właściwie dokonała się taka rewolucja świadomościowa. Początek parady Szumana za półtorej godziny przy krakowskim przedmieściu. Trzecia Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej rozpoczyna ćwiczenia. Ochotnice 16-dniowe szkolenie przejdą w Rzeszowie i Jarosławiu oraz na poligonie w Nowej Dębie. Od 2 tygodni szkolą się kandydaci, którzy już wcześniej byli w wojsku. Teraz czas na tych, którzy dotąd nie byli związani z armią, mówi podpułkownik Marek Pietrzak, rzecznik dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej. W trakcie tego szkolenia żołnierze poznają podstawowe zasady zachowania na polu walki, zasady bezpiecznego posługiwania się bronią, ale również odbędą pierwsze strzelania amunicją ostrą. Poznają też zasady przetrwania na polu walki, pierwsze jakieś elementy szkolenia medycznego. Szkolenie potrwa do 21 maja i zakończy się przysięgą. Żołnierze ze szkolenia podstawowego spotkają się wtedy z rezerwistami objętymi szkoleniem wyrównawczym. I od tego momentu będą tworzyli moduły kompanijne. W ramach tych modułów będą się szkolili przez okres najbliższych 3 lat. W Podkarpackiej Brygadzie Obrony Terytorialnej 3-letnią służbę rozpocznie ponad 200 osób. To jedna z 17 takich brygad w Polsce, które docelowo mają liczyć ponad 53 tysiące żołnierzy. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski odwiedzi dziś Sztokholm. Wyjazd jest związany z niedawnym zdjęciem Polonii i Polaków za granicą. Stanisław Karczewski przez posiedzeniową Polonię i dyplomatami odwiedzi dom młodzieży prowadzony przez Salezjanów, a także spotka się z przedstawicielami Związku Nauczycieli Polskich Stacji, która obchodzi 10. rocznicę powstania. Przedstawienie nauki języka polskiego jest to granie Polonii i Marszałek Senatu. Na pewno jest Wyprawił się do Brazylii, Argentyny i Chile. Poszukiwał złota w Kalifornii, aż w końcu dotarł do Australii. Oprócz odkrycia australijskich, najwyższych szczytów
Jak oni tutaj reklamują się, ile jest reklamy? Oczywiście, że reklama jest fałszywa. Reklama jest fałszywa, nawiera, oszukuje, naciąga. Fałszywa reklama. Zapraszamy. Zapraszamy. Szczególnie o tych dalszych zapominamy, ale o nich być może, daj Panie Boże, uda nam się jeszcze powiedzieć podczas kolejnych audycji na temat wielkich postaci osobowości naszej ojczyzny, bo widzimy, że no, mamy z kogo czerpać, brać przykład, inspirać się i mobilizację do tego, żeby nie marnować czasu i w swoim życiu. Wielki Bóg zapłaci wszystkim radiosłuchaczom, którzy w tym czasie połączyli się z nami, którzy też podzielili się swoimi przeżyciami i doświadczeniem poszczególnych osób. Wszystkim, którzy się z nami łączyli poprzez zasłuchanie. Na zegarach mamy 1:59 już. Niech może nam jeszcze wybrzmi w tych ostatnich minutach, przed tym jak połączymy się z Stanami Zjednoczonymi, również no, wielki, wielki utwór wielkiego Polaka. Doskonale pewnie znamy, jaki to utwór i czy jest to utwór. Generał Jarosław Mika, dowódca generalny rodzaju sił zbrojnych. A zaczynamy od 140. rocznicy powstania
pierwszego na ziemiach katolskich ciała gospodyń chińskich pod organizacją Ministry Towarzystwa Gospodyń powstała już 11 lat wcześniej. My postanowiliśmy sprawdzić, jak te organizacje społeczne działają w naszych czasach w XXI wieku. Z członkiniami Koła Gospodyń Miejskich w miejscowości Zarzecze koło Nerwowa gadka. Rozmawia Iwona Piętak. Panie mają dużo czasu na siebie. Zjada z głoski facet. Dużo. Magdalena przyspiesza. Nerwowo gada. Mama, dzieci. Nie pracuję może zawodowo, ale w domu zawsze jest dużo do zrobienia i tego czasu zawsze jest za mało. Ja również nie pracuję zawodowo. Katarzyna Warczą, ale czasu ciągle mi brakuje. Ja po prostu ciągle coś sobie wyszukuję. Jeżeli nawet mam ten czas wolny, to zaraz gdzieś idę, coś działam, komuś pomagam, gdzieś się szkolę. Taka niespokojna dusza. No nie umiem siedzieć, nie umiem. I takie osoby niespokojne, duchem znajdują ujście dla swojej energii w Kole Gospodyń Wiejskich, które działa w Zarzeczu blisko 100 lat. Tak, zgadza się. Jest przekazywane z babci, z prababci, na babcie i tak dalej, z pokolenia na pokolenie. Tak też była członkinią Koła Gospodyń moja prababcia, następnie babcia, mama, no i teraz jestem ja. A pani osiedliła się w Zarzeczu, przyjeżdżając za mężem? Tak. W Zarzeczu mieszkam od 11 lat, a w Kole jestem od 6. Jak to się zaczęło? Jak pani trafiły do Koła Gospodyń Wiejskich? Poprzednia pani, która była prezesem koła, zrezygnowała. Chciała sobie po prostu może odpocząć. Poprosiła moją koleżankę o to, żeby przyjęła właśnie po niej tą funkcję. Ona zaproponowała mi i tak się właśnie zaczęło. Ja trafiłam, chyba jestem najmłodszą członkinią koła. Działam w Kole 1,5 roku. Koleżanki proponowały. Na początku może nie miałam właśnie tego czasu, ale kiedy już stwierdziłam, że będę mogła, czyli nie działać, wstąpiłam, że tak powiem, dookoła i myślę, że działam czynnie. To jest działalność na co dzień czy od święta? Bo jeśli mówimy koło gospodyń wiejskich, to myślimy my mieszczuchy raczej o jakichś okolicznościach, o jakichś okazjach świątecznych, że wtedy panie z Koła Gospodyń Wiejskich na przykład przygotowują przepyszne potrawy, występują w strojach ludowych, tańczą, śpiewają. Na co dzień się kontaktujemy przez telefon czy Facebooka, a spotykamy się raz w tygodniu, czasem dwa razy w tygodniu, a działamy cały czas. To jest to działalność w różnych okolicznościach, i od święta, i na co dzień. Organizujemy i jakieś takie bardziej uroczyste imprezy, jak również zwykłe jakieś spotkania, grille dla dzieci. Co jest teraz największym wyzwaniem, jeśli chodzi o plany najbliższe? Dla nas, jako koła i miejscowości, jest zorganizowanie gminnych dożynek. Nasza gmina Bogucháva liczy 9 miejscowości. Nasza miejscowość Zarzecze jest najmniejszą i co roku w każdej miejscowości organizowane są te dożynki gminne. W tym roku akurat przypadło w udziale nam. Z jednej strony bardzo jako miejscowość i jako koło gospodyń się cieszymy, że zostaliśmy wreszcie wyróżnieni, ale z drugiej strony jest to bardzo duże wyzwanie, ponieważ no, jest to impreza gminna, także naprawdę czeka nas dużo przygotowań. Czy koło gospodyń wiejskich wypełnia jakąś lukę w życiu wsi? Na pewno wypełnia. Dzięki nam, dzięki właśnie ośrodkowi kultury, dzięki temu, że współpracujemy ze sołtysem, ze strażą, jakiś pomysł i ciągle coś się dzieje na tej wsi i ci ludzie, żeby mogli gdzieś przyjść i zobaczyć, czy czymś się zająć, zainteresować. Gdzieś się właśnie spotkać, zintegrować, porozmawiać z sobą. Co panie patriotkami lokalnymi? No ja jak najbardziej. Dziada, pradziada, flaga wisi i maryjna, i biało-czerwona. Także ja się czuję bardzo krwi kości patriotką. Ja myślę, że tak też. Czuję się związana z Zarzeczem. Teraz rodzinnie. Jak robimy m.in. wieńce na dożynki, właśnie też i na te dożynki, które nas czekają, przy okazji gdzieś padł pomysł, a może byśmy jakiś wierszyk ułożyły, coś o Zarzeczu. No i właśnie tak na prędce żeśmy coś takiego ułożyły. Zarzecze, Zarzecze, mówią, że mieścina. Mostem się kończy, złotymi liśćmi zaczyna. Mamy 3 sklepy, kościół, szkołę podstawową, lecz brakuje nam radnego, co by ruszył głową. Ci, co mówią, że mała to są przecież będzie. Nowe domy w Zarzeczu budują się wszędzie. Ludzie z każdej strony tutaj przybywają i na stałe z dziećmi tutaj już dostają. I tu jeszcze chciałam wyjaśnić, że złote liście, którym się Zarzecze kończy, jest to ośrodek spokojnej starości. A Kole Gospodyń Wiejskich większość stanowią młode kobiety. Przekrój wiekowy jest duży, bo czasem nasze córki też przychodzą i to są małe dziewczynki, to są osoby młode i troszkę starsze. Przekrój wiekowy od 10 można powiedzieć, do 50 lat. Z członkiniami Koła Gospodyń Wiejskich w miejscowości Zarzecze rozmawiała Iwona Piętak z Polskiego Radia Rzeszów, a my teraz z Podkarpacia przenosimy się do Wielkopolski. Polskie Radio 24. Na ciekawy i nietypowy pomysł przypomnienia historii miasta wpadły władze wielkopolskiego Śmigla.
to także w ten sposób pomożeć miejscową legendę, która splata się z historycznymi faktami. Samorząd zwrócił się do mieszkańców o ofiarowanie różnych modeli ataków. Chodzi dokładnie o 99 miniaturów. Czym są dla śmigla wiatraki i po co jego wymodę są modele tych konstrukcji? Mam nadzieję, że Katar będzie zainteresowany ofertą polskiego przemysłu zbrojeniowego. Podjęliśmy w tym zakresie z jego wysokością takie, powiedzmy, wstępne ustalenia co do tego, że przedstawiciele armii katarskiej i przemysłu obronnego Kataru zjawią się w Polsce i będą się zapoznawali z polską ofertą, jeżeli chodzi o produkcję naszego przemysłu obronnego. Katar jest kluczowym partnerem dla gazoportu w Świnoujściu. W czerwcu ubiegłego roku do terminalu w Świnoujściu wpłynął pierwszy statek z ładunkiem gazu skroplonego. Platforma Obywatelska nie wyzbyła się arogancji i wciąż kieruje się tymi samymi wartościami, co przez ostatnie lata, powiedział rzecznik rządu Rafał Bochenek. Na konferencji skrytykował słowa Grzegorza Schetyny na temat inicjatywy referendalnej prezydenta w sprawie konstytucji. W jednej z rozgłośni radiowych lider Platformy Obywatelskiej powiedział, że jeśli polityk nie ma własnego pomysłu na rzeczywistość polityczną i pyta obywateli, to znaczy, że jest nieprzygotowany do funkcji albo jest niepoważny. Rzecznik rządu Rafał Bochenek, odnosząc się do tej wypowiedzi, podkreślił, że Grzegorz Schetyna po raz kolejny pokazał, że zdanie Polaków nie jest dla niego ważne. Dlatego zaapelował do polityków PO o odpowiedź na 4 pytania zadane przez Prawo i Sprawiedliwość. Czy podwyższą Polakom państwo wiek emerytalny? Drugie pytanie. Czy zlikwidują państwo lub ograniczą wydatki z programu 500+? Trzecie pytanie. Czy zlikwidują państwo IPN i CBA? I czwarte pytanie. Czy zgodzą się państwo na przyjęcie islamskich imigrantów? To są 4 kluczowe kwestie. Platforma Obywatelska dzisiaj zorganizowała konferencję i zapowiada, że na te pytania odpowie za kilka dni. To jest, szanowni państwo, niepoważne. To są sprawy ważne na co dzień, które frapują umysły milionom Polaków. Proste pytanie, prosta odpowiedź. Tak albo nie. Jeżeli panowie marzycie o tym, aby z powrotem rządzić w Polsce, powiedzcie, co w tych sprawach macie Polakom do zaproponowania. Rzecznik rządu Rafał Bochenek podkreślił również, że premier Beata Szydło oraz politycy PiS wielokrotnie zwracali już uwagę, iż chcieliby, aby opozycja zaczęła wreszcie pracować merytorycznie i przedstawiała konstruktywne propozycje. Lokalne władze Platformy Obywatelskiej zwracają się do dyrektorów szkół, by mobilizować rodziców i nauczycieli do udziału w jutrzejszym tak zwanym Marszu Wolności. Maherowo pod nosem. No nie ma innych tutaj możliwości. O kolejnych gminach, w których burmistrzowie i wójtowie organizują darmowe wyjazdy grupowe do Warszawy. Dziennikarze przytaczają przykład korespondencji władz małopolskiego podegrodzia z dyrektorami szkół. Według portalu w liście do rodziców i nauczycieli władze gminy zapraszają na marsz. Wynika z niego też, że transport zapewnia gmina, która opłaca go z pieniędzy publicznych. To zaplanowana, kontrowersyjna akcja, która angażuje samorządowców w walkę polityczną, podkreśla poseł PiS Józef Leśniak. Mają swoje wiatraki pod nosem. Moherowi mają swoje. Każdy ma swoje. Moherowo pod nosem. Nie chcą się angażować w cokolwiek, ale z drugiej strony boją się utraty pracy. Z drugiej strony, rzeczywiście, było zainteresowanie, przynajmniej w naszym regionie, nie zaobserwowałem, żeby cokolwiek wybierał się z własnej nieprzymuszonej woli na tak zwany Marsz Wolności 6 maja. Do Warszawy, więc myślę, że jest to zaplanowana akcja. Działacze Platformy Obywatelskiej podobne akcje organizują w całej Polsce. Ma to służyć podniesieniu frekwencji. Czytelnicy portalu w polityce.pl piszą, że w gminach na słupach pojawiają się ogłoszenia dotyczące sobotniego wyjazdu do Warszawy. Największe oburzenie wywołuje jednak agitacja i nawoływanie do udziału w partyjnej manifestacji w szkołach. Wydaje się, że mamy szansę na objęcie władzy.
W Radiu Maryja dalsze informacje. W piątek weszła w życie ustawa powołująca komisję weryfikacyjną do tzw. dzikiej reprywatyzacji w stolicy. Organ ma zacząć działać pod koniec maja. Komisja będzie badać zgodność z prawem decyzji administracyjnych w sprawie reprywatyzacji nieruchomości. Zasiądą w niej m.in. przedstawiciele wszystkich klubów opozycyjnych, a jej prace będą jawne. Ustawa nie zakreśla ram czasowych decyzji, które ma badać komisja. Będzie ona mieć prawo m.in. przyznawania od miasta Warszawy odszkodowań lokatorom, jeśli nieprawidłowości reprywatyzacyjne spowodowały pogorszenie ich sytuacji materialnej. Tej komisji po prostu oczekiwali Polacy, zwłaszcza pokrzywdzeni, podkreślił poseł PiS Waldemar Buda z Sejmowej Komisji Sprawiedliwości. Okazało się, że jak Marine Le Pen przechodzi do drugiej tury wyborów prezydenckich z 23 kwietnia, nie było tak naprawdę zamiast sondaży już długo przed tą pierwszą turą. Boże, no. Na finał, w pierwszej turze Marine Le Pen, przypomnę, że przekonała do siebie ponad 7,5 miliona Francuzów. Odkąd właściwie odbiła szefostwo we Francji Narodowej w 2011 roku, Le Pen bardzo ciężko pracowała, żeby zmienić wizerunek partii, żeby ją trochę oddiabolizować, trochę oddemonizować. Chodzi przede wszystkim o to, żeby Front Narodowy powołanie komisji to pogłosie afery reprywatyzacyjnej w stolicy. Zaczęła się ona od sprawy wartej około 160 milionów złotych działki przy dawnej Chmielnej 70. W tym kontekście dużo mówi się o nieprawidłowościach dotyczących działań stołecznego ratusza. Tymczasem prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz uznaje komisję za niekonstytucyjną i poinformowała, że nie zamierza stawić się na przesłuchaniu. Prokuratury prowadzą około 140 postępowań karnych związanych z dziką reprywatyzacją w stolicy. Kilka osób ma już zarzuty, są też aresztowani. ABW podjęła działania w związku z opublikowaniem przez byłego prezydenta Lecha Wałęsę dokumentu Urzędu Ochrony Państwa mającego świadczyć o jego inwigilacji przez SB. Rzecznik ABW podkreślił, że trwa wstępna analiza sytuacji. Opublikowany przez Wałęsę dokument pochodzi z 1990 roku. To sygnowane jako tajne pismo szefa UOP-u w Gdańsku do ówczesnego szefa urzędu. Z pisma wynika, że Biuro Studiów MSW kupiło działkę obok posiadłości ówczesnego przewodniczącego Solidarności do prowadzenia kontroli operacyjnej Wałęsy. Były prezydent twierdzi, że dokumenty pochodzą z IPN oraz dziennikarzy z lat 90. Słuchają Państwo Radia Maryja, oto kolejne informacje. Kredyt pomostowy na budowę Nord Stream 2 to sposób na obejście blokady inwestycji, powiedział minister Piotr Naimski, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej. Według rosyjskich mediów Gazprom i jego zachodni partnerzy współpracujący w ramach projektu mają udzielić spółce realizującej inwestycje kredytu pomostowego do 6,5 miliarda euro. W ubiegłym roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyraził zastrzeżenia dotyczące powstania konsorcjum odpowiedzialnego za budowę i eksploatację gazociągu. Wskazano, że Nord Stream 2 łamie unijne prawo antymonopolowe, ograniczając konkurencję na rynku gazowym. W efekcie budowa gazociągu została wstrzymana, a Moskwa zapowiedziała poszukiwanie innych możliwości finansowania inwestycji. Teraz, jak wskazuje minister Piotr Naimski, Gazprom znalazł rozwiązanie problemu. Dodał, że przy takiej formie finansowania polski Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta nie będzie już w stanie protestować. Wydaje się w tej chwili, że chcą budować ten gazociąg na lekki, formalny sposób obejścia protestu polskiego. Finansowanie, o którym w tej chwili słyszę, finansowanie z rynku finansowego bezpośrednio do zgromu, a zabezpieczane przez partnerów, którzy mieli być formalnie w konsorcjum, czyli w tej organizacji gospodarczej z Gazpromem. Też wydaje się, że to jest droga do obejścia na wieku Marine Le Pen Wilbank spotyka wielu młodych ludzi, jak Artur Zakian. 20-letni Brian dołączył do frontu zaledwie 2 miesiące temu, jak mówi, pomysł wywiad Marine Le Pen. Gdy pytam go, czy postrzega tę partię jako...
Nord Stream 2 ma powstać na dnie Bałtyku równolegle do uruchomionego w 2011 roku gazociągu Nord Stream 1. Ma to być dwunitkowa magistrala gazowa o mocy przesyłowej 55 miliardów metrów sześciennych surowca rocznie z Rosji do Niemiec. Ma być gotowy pod koniec 2019 roku. Budowie Nord Stream 2 sprzeciwiają się Polska, kraje bałtyckie i Ukraina. Polacy zajęli 6 miejsce w ćwiczeniu cyberbezpieczeństwa NATO w Estonii. W międzynarodowych zawodach Luftschutz uczestniczyło 20 zespołów. Ich głównym celem było sprawdzenie zdolności państw do obrony przed atakami i reagowania na incydenty cybernetyczne. Polacy byli najlepsi w kategorii utrzymywania dostępności usług i reagowania na incydenty, podał MON. W skład polskiego zespołu weszli wojskowi i cywilni eksperci. Scenariusz ćwiczenia inspirowany był współczesnymi zagrożeniami w cyberprzestrzeni. Dr Wojciech Szewko, ekspert do spraw bezpieczeństwa, wskazał, dlaczego ważne jest odpowiednie zabezpieczenie przez państwo cyberprzestrzeni. Można by doprowadzić do szkół turowu pomocy, który swoją drogą jest bardzo dobry. Najpierw jesteśmy my, a później przyłączyć elektrownię. Można by doprowadzić do jakiejś katastrofy, na przykład elektrowni wodnej, prawda, otworzyć po prostu przepusty i mówimy oczywiście o tych, które są nawet jeśli Marine Le Pen nie wygra niedziel na wyborach, to już zdołała poważnie potrząsnąć francuską stronę polityczną. Wykluczyła z tego finałowego wyścigu prezydenckiego kandydatów dwóch tradycyjnych partii, czyli republikanów i socjalistów. A ta ewentualna porażka w drugiej turze na pewno nie będzie jej ostatnim słowem, zwłaszcza jeśli uda jej się uzyskać dobry wynik, czyli właśnie około 40%. 40% to największy i najbardziej zaawansowany pod kątem technicznym tego typu ćwiczenia na świecie. W tym roku wygrała ekipa z Czech. Na szczycie w Warszawie w lipcu ubiegłego roku NATO uznało cyberprzestrzeń za sferę działań operacyjnych obok lądu, przestrzeni powietrznej i morza. Działania w cyberprzestrzeni są jednym z pięciu priorytetów planu modernizacji technicznej polskich sił zbrojnych na lata 2017-2022. Ostatnio szef MON Antoni Macierewicz poinformował, że zapadła decyzja o powołaniu wojsk cybernetycznych, na co przeznaczone zostaną 2 miliardy złotych. W piątek w Gdańsku odbyły się uroczystości pogrzebowe Alojzego Szablewskiego, jednego z liderów polskiej opozycji demokratycznej z czasów PRL i posła na Sejm pierwszej kadencji. Mszy świętej sprawowanej w kościele Matki Bożej Fatimskiej na Gdańskiej Żabiance przewodniczył metropolita gdański ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek Kłucz. W swoim słowie podkreślał on, że świętej pamięci Alojzy Szablewski przez całe swoje życie umiał połączyć miłość do Boga z miłością do ojczyzny. Panie Alojzy, oby nowa Polska, dla której walczyłeś, mogła się chlubić takimi obywatelami i bohaterami jak ty. I zapamiętamy cię jako człowieka prawdy i sumienia, uczciwości i miłości bliźniego. Kochałeś Polskę i z oddaniem służyłeś społeczeństwu swoim czasem, sercem i umysłem, wierny polskości i katolickiej wierze. I dlatego mówimy, spoczywaj w pokoju. Bóg nagrodzi twoje życie. Z naszej strony towarzyszy pamięć i modlitwa. Świętej pamięci Alojzy Szablewski podczas II wojny światowej walczył w szeregach Armii Krajowej. Na początku lat 50. rozpoczął pracę w Stoczni Gdańskiej i aż do emerytury był ważną postacią tamtejszej Solidarności. Za swoją działalność był prześladowany, a po wprowadzeniu stanu wojennego aresztowany i skazany na 2 lata więzienia w zawieszeniu. W ubiegłym roku prezydent Andrzej Duda odznaczył go Krzyżem Wolności i Solidarności. Świętej pamięci Alojzy Szablewski zmarł w ostatnią niedzielę w wieku 91 lat. Spoczął na cmentarzu w Oliwie. Wysłuchali państwo wiadomości w Radio Maryja. Dziękuję za uwagę. Politykę szefów firm. Le Pen niestety nie wyprowadzi koncert z Unii. Zostanie tu, bo jest to zawsze tam firm. Jadą w
nie oskarżał jednoznacznie o ten atak żadnego ani ugrupowania politycznego, ani organizacji, ani państwa, aczkolwiek bardzo jednoznacznie porównał ten atak hakerski do ataku na Partię Demokratyczną przed wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych, ataku, który osłabił notowania kandydatki demokratów Hillary Clinton. O tym atak oskarżano hakery rosyjskie. Teraz jednoznacznie ta ochrona nie wstrzymała właśnie Rosji, ale jednocześnie bardzo jasno podkreśla, że jest oczywiste, że jest atakiem na celu osłabienie demokracji francuskiej, przede wszystkim osłabienie Macrona, który, jak powiedzieliśmy, jest w dość mocnej pozycji przed tą jutrzejszą turą wyborów prezydencji. Hotel Zimitri zapewnił, że nie ma w kolei z tym atakiem nic wspólnego, ale nadal jest jeszcze taką nazwę Macron. I teraz tym ta właśnie nazwa rozprzestrzeniać się po mediach społecznych, które wykorzystywana jest przez Front Narodowy, który również funkcjonuje bardzo dużo na temat tak zwanych makro-lipy, więc przedstawicieli Front Narodowego mówi o takiej porażce demokratycznej, że tego typu informacji nie ujawniają. Widać, że ta francuska kampania była bardzo nerwowo, fatalnie. Początkowana przez Michaila Gorbaczowa polityka głasności i pierestrojki nieuchronnie wiodła Sowietów do ponownego zmierzenia się z tematem zbrodni katyńskich. Gorbaczow spodziewał się, że wcześniej czy później będzie musiał dokonać rewizji dotychczasowej sowieckiej polityki w kwestii zbrodni katyńskiej i być może zmuszony zostanie do wycofania się z polityki kłamstwa katyńskiego, jaką od blisko pół wieku Związek Sowiecki prowadził na arenie międzynarodowej. Należało również liczyć się z tym, że społeczność międzynarodowa może podjąć w przyszłości nowe działania, mające zmusić Związek Sowiecki do uznania sowieckiego sprawstwa zbrodni. Niezwykle istotną okolicznością związaną z rewizją sowieckiej polityki katyńskiej była sytuacja w Polsce. Pomimo wielu działań blokujących podejmowanych przez ekipę Jaruzelskiego, kwestia Katynia była coraz bardziej obecna w świadomości Polaków, którzy przy każdej okazji domagali się prawdy o zbrodni katyńskiej. Pierwsze oznaki zmiany stanowiska sowieckiego w sprawie zbrodni katyńskiej pojawiły się 21 kwietnia 1987 roku, gdy Gorbaczow i Jaruzelski podpisali w Moskwie deklarację o współpracy polsko-radzieckiej w dziedzinie ideologii, nauki i kultury. Uzgodniono, że obie strony przekażą sobie dokumenty archiwalne ważne dla poznania własnej historii. W maju 1987 roku doszło do spotkania naukowców obu stron w ramach powołanej wspólnej komisji do zbadania historii stosunków pomiędzy obu krajami. Oczywistym już było, że komisja ta będzie musiała zająć się także sprawą zbrodni katyńskiej. Jednak po jakimś czasie prace tej komisji stanęły w miejscu. Strona sowiecka nadal blokowała dostęp do archiwów wojskowych i archiwów NKWD. Dalsze kroki sowieckich władz w sprawie zbrodni katyńskiej przyspieszył bieg wydarzeń w Polsce. W marcu 1988 roku 59 znanych polskich artystów, naukowców, ludzi mediów wystosowało list otwarty, w którym wezwało sowieckie władze do ujawnienia prawdy o Katyniu. Na Kremlu zaczęły się po tym liście dyskusje nad możliwymi skutkami przyznania się do zbrodni katyńskiej przez stronę sowiecką. W końcu marca 1989 roku sowieckie biuro polityczne zleciło przygotowanie propozycji odnośnie dalszej linii politycznej w kwestii katyńskiej. Zręby nowego sowieckiego stanowiska zostały zaprezentowane w lutym 1990 roku w notatce Walentina Falina skierowanej do Gorbaczowa. Propozycje te sprowadzały się do uznania NKWD jako sprawcy zbrodni i sprytnego oddzielenia sprawcy od sowieckiego państwa. Chodziło przede wszystkim o to, aby wykazać, że nie stanowisko
uznały za nią oficjalne sowieckie władze. Propozycje te zwracały także uwagę na konieczność odpowiedniego wyselekcjonowania dokumentacji archiwalnej na temat zbrodni oraz postulowały symboliczne jej przekazanie generałowi Jaruzelskiemu. Zadanie wyszukania takich dokumentów powierzono dyrektorowi sowieckich archiwów. Ich przekazanie miało nastąpić podczas wizyty Jaruzelskiego w Moskwie, jaka była zaplanowana w dniach 11-14 kwietnia 1990 roku. Zanim jednak do niej doszło, sowiecka agencja TASS zaprezentowała nowe sowieckie stanowisko w sprawie Katyni. Wynikało z niego, że ustalenie sowieckiej odpowiedzialności za zbrodnię w Katyniu było wynikiem ostatnich poszukiwań dokumentów w rosyjskich archiwach. I dopiero to umożliwiło oficjalne zajęcie stanowiska w tej sprawie przez sowieckie władze. Zarówno samo stanowisko, jak i sposób jego podania opinii publicznej były zatem obłudną grą Gorbaczowa, który, jak pisze po latach jeden z jego doradców, znając dokładnie prawdę o zbrodni katyńskiej, niemal do ostatnich chwil odsuwał decyzję o jej ujawnieniu, kręcił, kłamał i mataczył. Gorbaczow od początku swojego urzędowania na Kremlu znał treść tzw. teczki specjalnej numer 1, w której zgromadzono najważniejsze dokumenty dotyczące zbrodni w Katyni. Gorbaczow tłumaczył później swoją postawę tym, że nie otwierał teczki specjalnej numer 1 i nie znał jej zawartości. O politycznej grze Katyniem świadczy również postawa Gorbaczowa wobec sowieckich śledczych, którzy mieli prowadzić śledztwo w sprawie zbrodni katyńskiej. Gdy w maju 1991 roku naczelny sowiecki prokurator informował Gorbaczowa, że nie udało się odnaleźć kluczowych dokumentów w sprawie zbrodni w Katyniu, Gorbaczow milczał. Tymczasem były one w jego sejfie. Sprawa dokumentów dotyczących zbrodni katyńskiej wróciła jeszcze raz, gdy do władzy na Kremlu doszedł Borys Jelcyn, kiedy rozpadł się Związek Sowiecki. 14 października 1992 roku specjalny wysłannik prezydenta Jelcyna, naczelny archiwista państwowy Rosji Rudolf Pichoja, przekazał prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Lechowi Wałęsie kopię wszystkich dokumentów ze wspomnianej teczki specjalnej numer 1, kryjącej prawdę o zbrodni w Katyni. Ale Jelcyn celowo ujawnił ten dokument. Chciał w ten sposób skompromitować Gorbaczowa, przynajmniej w oczach Polaków. Liczył, że to pozwoli na zawsze odsunąć Gorbaczowa od władzy w Rosji, który cieszył się nadal międzynarodowym autorytetem. Był to wyjazd na cyklu Miesiąc Ojczyzna przygotowany przez pana doktora Leszka Pietrzaka. Podkreślić, że Batalionowa Grupa Bojowa jest grupą, którą tworzy nie tylko Polska i Stany Zjednoczone, ale również Rumunia. W przyszłości będziemy mieli tutaj możliwość gości z strony również Polski, ale i również strona brytyjska, która bierze w tym udział. I powiem szczerze, to jest również współdziałanie, to jest kształtowanie jakby tego wizerunku nie tylko polskiego żołnierza, ale i wizerunku wzajemnej współpracy. No i kształtowanie i doskonalenie się w pozyskiwaniu kolejnych zdolności, kolejnych umiejętności. Jak pan ocenia to przyjęcie właśnie tej ciężkiej brygady amerykańskiej? Staliśmy za nią w Polsce? Ja myślę, że mało tego, że staliśmy. Oczywiście też każdy ale poświęcenie tego było już sprawniejsze. Baba jest partaczką, bo ona źle mówi po polsku. Z logistyki, no to kto ją nauczył? Logistyki, logika, nie logika. Podkreślić to, bo do tej pory mieliśmy do czynienia tylko z krótkim okresem, krótkimi ćwiczeniami i szybkim powrotem.
No właśnie, mamy teraz do czynienia z dłuższą obecnością naszych sojuszników. Co to dla Was wojskowych oznacza? To jest takie doświadczenie, które można w codziennej pracy na przykład wykorzystać? Czy można się jeszcze czegoś nauczyć? No bo sam Pan przecież wspominał, że od iluś lat też bierzemy udział w różnych misjach poza granicami kraju. No znamy się z tymi sojusznikami. Czy jeszcze czegoś można się nauczyć? To znaczy ta korzyść, jeśli chodzi tutaj o efekty szkoleniowe, te edukacyjne, to jest obustronna, bo nie będę ukrywał i może być może troszeczkę będę nieskromny, że również i nasi sojusznicy uczą się od nas wielu... Te przeboje rzeczy, takie krakowskie, żydowskie, prawda? To codzienne kontakty. No i przede wszystkim budowanie wzajemnych więzi takich... No a to, co Państwo widzieliście, to jest spotkanie z klubu Zenit w Anglo-Ameryce. Ja teraz zapytam jedną rzecz. Jako takiego z krwi i kości czubiste, mamy w warszawskiej brygadzie właśnie Leopardy. Nie będę pytała o polityczne znaczenie tej decyzji, bo to nie żołnierzom oceniać, natomiast od takiej strony czołgisty łatwo się będzie przestawić z tych czołgów, które są teraz wesołe na jazdę Leopardami? Byłem swego czasu poza Polską nas słuchają w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie. Bądźcie docenne, pozdrowie i obejmujemy Was ze swoją pamięcią, również tą pamięcią modlitewną. Za chwileczkę zapraszamy do tej wspólnej modlitwy. To, że głos Radia Maria dociera aż po granicę ziemi, to bardzo konkretna zasługa również wszystkich, którzy wspierają Radia Maria i dzieła przy niej powstałej za to wsparcie. Serce dziękujemy, to wsparcie ma bardzo różną formę. Za każdą formę wsparcia serca Bóg zapłać, za każdy dobry uczynek, który oferujecie w intencji Radia Maria i dzieł przy niej powstałych, za każdą modlitwę oferowaną w naszych intencjach, za każde cierpienie również oferowane w tych intencjach, jak również za dar serca. Składamy serdeczkę Bóg zapłać na naszą wdzięczność. Składamy dzisiaj z innymi na ręce następujących ofiarodawców. Państwa Jerzy Boże Dedluk, Państwa Ewy Złota, Jelena Stek, Pani Zofii, Knapczyk, Pani osobami, które już kiedyś były w wojsku, dwa weekendy tak zwanych szkoleń wyrównawczych. A dokładnie dziś ruszają ćwiczenia dla tych osób, które z mundurem nie miały jeszcze do czynienia. Szkolenie obejmuje kilkaset osób w całym kraju. A ja rozmawiałam tuż przed szkoleniem z jednym z ochotników. Łukasz Radyński z Białegostokówce z terytorialcem na ćwiczeniach spędzi trzy najbliższe majowe weekendy. Panie Łukasze, dlaczego akurat Wojsko Obrony Terytorialne Pan się interesuje, zainteresowały zapasowanie? Elżbietę Kopiec, Państwa Kazimierza i Marii Laskowskiej oraz Pani Bernadety Luka z serca. Dziękujemy. Byli to ofiarodawcy, są to ofiarodawcy z Stanów Zjednoczonych. Niech razem naszej wdzięczności będzie przede wszystkim modlitwa do Waszej intencji. Jakąś tam wiedzę o funkcjonowaniu wojska mam. Tym razem naszej wdzięczności. Tej radości będzie głos Radia Maria, który do Was dociera. Również dzięki Wam, dzięki Waszemu wsparciu. Jak również taką namiastką naszej wdzięczności będzie utwór muzyczny, który teraz dedykujemy wszystkim ofiarodawcom. Nie bój się żyć, śpiewa Halina Frockowiak. Z wielu płaszczyzn, z wielu punktów warto widzieć i z każdym możliwej strony tak jest, że skoro to znaczy, że któraś się zawodów była, czy jest zawodowymi wyspami. No w każdej klasie liceum faktycznie byłem na komisji lekarskiej, stałem kategorii A, chciałem dostać kategorii A, bo chciałem iść do wojska. No ale życie moje potoczyło się tak, a nie inaczej. Teraz pojawiła się okazja taka, żeby połączyć to, co robię, to, co kocham, z drugą rzeczą, którą kocham, to znaczy z wojskiem. Mam nadzieję, że to będzie związek udany. To ma być taki związek, jeżeli się słucha dowódców, jak opowiadają o Wojsku Obrony Terytorialnej, to związek człowieka, który przychodzi z cywila właśnie do OT, ma polegać głównie na tym, ma się zasadzać na takim twardym kręgosłupie moralnym, na też o dużej wiedzy, na doświadczeniu życiowym. Pan, mam wrażenie, to wszystko ma. To co z takiego sprzętowego wyposażenia pan weźmie teraz w sobotę na to pierwsze szkolenie? Myślę, że kółko kiełbasy. Nie mam pojęcia, prawda, więc jestem jeszcze tak akurat do tego pakowania się nie przygotowany emocjonalnie, co wezmę ze sobą.
To jest za trudne pytanie. To tak używam na co dzień, więc tak naprawdę pakowanie będzie ostatniego dnia przed wyjazdem. No, poza jakimiś tam środkami osobistymi do higieny, to chyba nie będę musiał zbyt wiele rzeczy brać ze sobą. Jest pan historykiem, interesuje się pan wojskowością tej armii sprzed 70 pewnie więcej lat. Czy pan, nie wiem, na bieżąco śledził to, co dzieje się w wojsku tym współczesnym, jeżeli chodzi na przykład o wyposażenie, o sprzęt, czy o taktykę, o rodzaj ćwiczeń? Odrobinę się interesowałem, natomiast nie będąc w wojsku, trudno mieć pełen ogląd tego, bo do nas do szarego człowieka trafiają informacje, które są albo wyciągnięte przez dziennikarzy, albo które sam resort chce, żeby udało się dobić. I nie jest to na pewno pełen obraz. No nie po to istnieją całe, prawda, sztaby specjalistów, które te informacje analizują, robią tak zwany biały wywiad, żeby dowiedzieć się, co w istocie prawie piszczy. Z grubsza jestem zorientowany, natomiast jestem zorientowany tylko w tym, co każdy inny człowiek mógłby dostrzec. Oczywiście, no przez swoją pracę mam z wojskiem odrobinę inny kontakt, ale na przykład tutaj, jak powstawało dowództwo brygady z tymi ludźmi, oficerami, miałem kontakt, bo zostałem skierowany przez, na prośbę wojska, przez mojego przełożonego do pracy z nimi i powiem szczerze, mnie ujęło to, jakie relacje między nimi panowały. Oni też przecież podjeżdżali z różnych stron kraju i zrobiło to na mnie naprawdę bardzo dobre wrażenie. Czy myśli pan, że przewaga Wojsk Obrony Terytorialnej nad takimi jednostkami operacyjnymi to będzie właśnie polegało na przede wszystkim na ludziach, którzy będą tam służyć? Ale obawiam się, że to nie jest dobre pytanie, dlatego że to nie... Bardzo często tak jest podkreślane, że to musi być jako człowiek. To nie jest... ja to nie traktowałbym tego jako wyścig szurów, że będą się obie formacje Wojska Polskiego ze sobą ścigać, które jest lepsze. Oczywiście wojsko liniowe, te operacyjne, jak to się mówi, no to są specjaliści, my będziemy chyba jednak do trochę innych zadań przeznaczeni. Słyszałem różne opinie, prawda, że tutaj jeżeli gdyby przyszło tfu-tfu do czegoś, to byłaby rzeź na nas, prawda? Nie mielibyśmy żadnych szans z potencjalnym przeciwnikiem. No ale chyba nikt o zdrowych zmysłach nie bierze pod uwagę tego, że gdyby doszło do konfliktu, my byśmy byli pierwszą linią obrony, no bo znamy nawet z tego białego wywiadu, prawda, z lektury prasy i mediów elektronicznych wiemy, że no, tam na to są takie, a nie inne. Nikt nie będzie bronił, Białegostoku. Ale wy, jako żołnierze obojętny, możecie bronić swojej małej ojczyzny. I na tym się zasada. Jaki pomysł. Będzie rozkaz chyba. To będziemy robić. Tak mi się wydaje. Z doświadczeń, które mam z pracy zawodowej, to wojsko nie robi tego, co chce. Czy żołnierz nie robi tego, co chce, tylko wykonuje rozkazy. Ludzi, którzy stoją wyżej, którzy wiedzą więcej, którzy mają inny ogląd, mają jakiś plan działania. Jeżeli przyjdzie rozkaz, że mamy ładować na ciężarówki, jechać za Wisłę, no to trzeba będzie go wykonać, no bo w innym wypadku to bez łamania dyscypliny wojskowej będzie przeciwnikiem. Ja wiem, czym to się kończyło wówczas. Bestii prawo mamy mocno złagodzone. Jak rodzina w ogóle się zapatruje na pana pomysł bycia w wolnym czasie? Bez entuzjazmu, ale myślę, że to jest też kwestia oswojenia się z myślą, bo mój tata w wojsku nie służył, osobistych doświadczeń nie ma. Ja z bratem już do tego wojska nie dostaliśmy się, bo ja, mimo tego, że mam kategorię A do wojska, tego od ostatnich roczników z pomorów się nie dostałem. Mój brat już był na tyle młody, że jego to nie w ogóle nie objęło. I my tak naprawdę w rodzinie nie mamy doświadczeń z wojskiem. Dziadkowie, co innego, ale dziadkowie już nie żyją. No i ja tak naprawdę idę na pierwszy ogień w rodzinie w mundur, no i myślę, że stąd wynika pewnego rodzaju obawa, co to będzie, prawda? Przecież na przykład tam, gdzie mieszkam, to sąsiedzi byli w wojsku i jakoś nikomu ranić się z tego nie stało. A ma pan już jakiś plan w głowie ułożony, jak tu pogodzić tę służbę? To jest służba ochotnicza, no ale jednak trzeba będzie się szkolić z tym życiem takim poza wojskiem. Ale ja nigdy, powiem pani szczerze, że jestem człowiekiem, który pracy się nie boi i zawsze sobie jakieś tam zajęcie znajdzie. To nie jest tak, że ja muszę, prawda, raz na weekend iść ze znajomymi na piwo w piątek, a w sobotę do kina i tak dalej, i tak dalej. Ja to akurat z domu wyniesiony jest, mam ten etos pracy. Jeżeli to będzie w jakiś sposób kwestia nauki czegoś nowego, robienia czegoś, no to nie wykracza poza moje tak wykonywane obowiązki, więc tego akurat się nie boję. To, że sobie będę potrafił to połączyć, to akurat o to się naprawdę nie boję. A rodzina, myślę, że żona przyjęła bardzo spokojnie sprawę, bez emocji, bez lamentów. Oczywiście dla niej też to będzie się wiązało z pewnym obciążeniem, bo mnie nie będzie, prawda? Ale chyba nic, jeśli z tego powodu nie stanę. A umie pan strzelać? Strzelał pan kiedyś? Tak.
No, pracuję w muzeum, więc to jest siłą rzeczy, do czynienia z bronią mamy. Strzelam, nie w muzeum, bo to jest mało realne, ale strzelam ogólnie, sprawi to dużą satysfakcję. Tak jakieś, nie wiem, coś w rodzaju takich podchodów, coś jakieś w terenie, orientacja? Pochodzę ze wsi, więc to siłą rzeczy, gdzieś tam we krwi jest. Ale przez wiele lat bawiłem się też, chyba trzeba powiedzieć, bawiłem się w rekonstrukcję historyczną, wieki wcześniejsze, wieki późniejsze. Oczywiście to jest zabawa widzenia w kowboi, ale coś tam pewnie w głowie zostaje. Zawsze do tej konfrontacji się dążyło w pewnym razie. A zna już pan te pierwsze plany, jak to będzie wyglądało na szkoleniu? Czy... Nie, wiem tylko, że dostanę, że będę tam 16 dni. Podejrzewam, że dostanę mundur, miejsce do spania i michę. A to jak jest, no, się leczy, będę musiał mieć pewnego elementy ceremoniału wojskowego, jakieś tam szkolenie podstawowe takie ekstremalnie skrócone i na pewno intensywne pod względem fizycznym. Wygląda pan na osobę, która nie ma kontaktu ze sportem? Powiem tak, stawianie sobie poprzeczki wysoko jeszcze nie pomoże szkodliwe. A mi się pana marzenie, muszę tak powiedzieć? No właśnie, w tym aspekcie ktoś mi zarzucił niedawno, że a czemu ten człowiek na Narodowe Siły Rezerwowe? Narodowe Siły Rezerwowe, na tyle na ile ja wiem, to taki średni PR miały i z tego co wiem, to tam specjalnie to nie wypaliło. Tutaj mam wrażenie, że to jest trochę... No nie chcę się opowiadać na tematy polityczne, ale wydaje mi się, że to jest trochę lepiej przygotowane, trochę pełniejsza wizja tego jest. A to jest jedna sprawa. A druga sprawa, każdy normalny kraj ma obronę terytorialną. W takiej czy innej postaci, prawda? I Gwardia Narodowa w Stanach, i Szwajcarzy to w ogóle tylko na obronie terytorialnej stoi. Jakoś nikt tam pazurów do nich nie wyciąga, nie? Więc mam nadzieję, że jeżeli to poza tymi wszystkimi czynnikami, o których mówiłem, to znaczy poza daniem czegoś od siebie, poza tym codzienną pracą, która no jest, co tu dużo mówić, jest taka mało efektywna. To akurat praca historyka rzadko niesie ze sobą fajerwerki, rozgłos i tak dalej, to mam nadzieję, że tutaj będę mógł jakąś dodatkową cegiełkę do tego dołożyć. To może brzmi tak trochę patetycznie, ale no, czy ja mam walczyć sam z własnym poglądem na świat? No to spełnia się to pana marzenie, no można się przyznać. No można się przyznać, tak, ma pan rację. Przyznaję się. Podpułkownik Mieczysław Gurgielewicz, szef sztabu 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Kogo poszukujecie? Do siebie. Rozpoczynamy szkolenie pierwszych żołnierzy terytorialnej służby wojskowej. A kogo poszukujemy? Wszystkich tych, którzy oprócz normalnego funkcjonowania na cywilnym rynku pracy chcą zrobić coś więcej dla kraju, oddać odrobinę z tego swojego prywatnego czasu no, służbie ojczyźnie, tak żeby rozwijać się w kierunku wojska i zrobić coś więcej, nie tylko funkcjonować w normalnej cywilnej pracy, ale również posmakować tego życia wojskowego. Bardzo wielu dowódców, zanim jeszcze w ogóle ruszyła obrona terytorialna i tworzenie tych pierwszych struktur, właśnie podkreślało to, że szukacie ludzi, którzy są tak naprawdę pasjonatami, którzy są w stanie, tak jak pan powiedział, oddać kawałek swojego prywatnego życia w wojsku. Tak, to jest bardzo ważne, ponieważ no, zwykle ludzie pracują, funkcjonują w życiu rodzinnym, w społeczeństwie, a tutaj służba Wojsk Obrony Terytorialnej, terytorialna służba wojskowa wymagać będzie tego, żeby poświęcić swój prywatny czas, również czas rodzinny, żeby zrobić coś więcej dla naszej ojczyzny, mówiąc, może to są górnolotne słowa, no ale tak to jest, trzeba oddać część siebie służbie kraju. Szukacie patriotów? Stawiamy przede wszystkim na patriotów, ludzi, którzy czują patriotyzm, ten duży patriotyzm w skali kraju, ale też tych, którzy chcieliby coś zrobić więcej dla tych małych, lokalnych społeczności, no bo dowiązujemy się do terenu, do województwa, w którym służymy. Do was, do brygady w Białymstoku, drzwiami i oknami, mówiąc kolokwialnie, ale? Nie mamy problemów z tym, żeby rozpocząć szkolenie pierwszych żołnierzy terytorialnej służby wojskowej. Jak się patrzy na życiorysy tych różnych osób, które się do was zgłaszają, to są bardzo mocno zaangażowane często osoby w życie lokalnych struktur. To jest ważne dla tej przyszłej służby terytorialsa? Tak, to jest bardzo ważne, ponieważ podkreślamy nasz kontakt i pracujemy przede wszystkim nad naszym funkcjonowaniem w tej lokalnej społeczności. Czyli dowiązujemy się do
do terenu, w którym służymy. Tak my tutaj w Białymstoku chcemy bardzo mocno podkreślać nasz związek z tą lokalną społecznością podlaską. No właśnie, to jest, czy w trakcie tych szkoleń, takich wyrównawczych, albo później już takich bardziej regularnych ćwiczeń, też będziecie, na przykład, nie wiem, czy trochę przypominać o historii rejonu, czy regionu, o tradycjach? Tak, w programie szkolenia jest zakres przedmiotowy, który stawia na historię, na patriotyzm, na tradycje i związek z historią danego regionu i przede wszystkim będziemy chcieli podkreślać nasz związek z tą historią lokalną historią. Dobrze, też teraz powiedzmy taki trochę poradnik dla osób, które chciałyby się zgłosić do Was, do Białostockiej Brygady Obrony Terytorialnej. Co powinni, gdzie powinny przyjść, co powinni z tym przyjść? No przede wszystkim muszą skierować swoje pierwsze kroki do Wojskowej Komendy Uzupełnień i my bardzo blisko współpracujemy z Wojskową Komendą Uzupełnień i WKU w Białymstoku należy zgłosić swój akces do Terytorialnej Służby Wojskowej. Tam żołnierz składa wniosek, następnie jest już kierowany do jednostki wojskowej w celu zapoznania się z jednostką wojskową, badania psychologiczne, no a później już witamy w szeregach pierwszej podawki Brygady Obrony Terytorialnej i na szkoleniach razem. No widzimy. Tak, widzimy się na szkoleniach. Teraz MediaMarkt. Aparat kompaktowy Sony HX60 z 30-krotnym zoomem i funkcją nagrywania filmów w jakości Full HD już za 989 zł. Szukaj nowych okazji w nowej gazetce. MediaMarkt.pl. Co jest najbardziej uciążliwe w alergii? Katar, zatkany nos i zatoki, przez co jestem jakby zamulony. Co wtedy robisz? Mam swoje leki, ale dodatkowo stosuję Irigasin, zestaw do płukania nosa i zatok. To bardzo proste i pomaga natychmiast. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę nos i zatoki. Uczucie ucisku w głowie znika momentalnie, a ja znowu swobodnie oddycham. To według mnie obowiązkowy zestaw dla alergika. Do kupienia w aptece. Wyrób medyczny Irigasin. Od razu lepiej dla zatok. Również w czasie alergii. 20. Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja. Polski folk, muzyka źródeł, Rafał Rogiński, Genowe Fale Marci. Gwiazda Fado Karla Pilesz i perscy mistrzowie Trio Czemilań. Od 12 do 14 maja w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Transmisje na antenie dwójki na stronie Nowa Tradycja, polskieradio.pl.